Dożynki to tradycyjne ludowe święto, podczas którego rolnicy oraz przybyli goście dziękują za zebrane plony. Mieszkańcy gminy Łaska zorganizowali uroczyste obchody dożynkowe w miejscowości Wrzeszczewice. Świętowanie rozpoczęto uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym świętej Anny. Dalsza część obrzędów miała miejsce na terenie boiska przy niepublicznej szkole podstawowej we Wrzeszczewicach, gdzie zebrani goście przemaszerowali barwnym korowodem. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonali burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kołodziejski. Dożynki to jest taki szczególny dzień, tak? Dziękuję się Panu Bogu za plony, ludziom za trud i właśnie ludziom tym, którzy zajmują się produkcją na wsi, trzeba im szczególnie w tym dniu podziękować, bo to jest naprawdę bardzo ciężka praca i bardzo wielki wysiłek, żebyśmy mieli co jeść. Rolnikom trzeba życzyć dużo sił i dużo zapału w tym, co wykonują. Ten rok nie należał do łatwych. Susza, wiosną przymrozki, to dodatkowo powoduje to, że te plony są mniejsze, ale z tego, co widziałem po tych pięknych koszach i po pięknych wieńcach, myślę, że ten urodzaj nie był aż taki zły. Starostowie tegorocznych dożynek, pani Agnieszka Nowak i pan Mariusz Bonikowski, wręczyli burmistrzowi chleb upieczony z mąki z tegorocznych plonów. Symbolicznie poczęstowano nim zebranych uczestników. W niektórych momentach jest za 3/4 mniejsze są plony, bo dała się we znaki susza na wsi. Najgorzej było uprzątnąć trawy, potrawy, bo wyschły nam jednym słowem wszystkie i nie było po prostu co zebrać. Problem z wodą na wsi, bo jest studnie wysychają, a przydałyby się takie zbiorniki, które retencyjne, które wodę zbierają i jakoś by było lepiej na pewno. No i oszczędzać przede wszystkim tą wodę. Uroczystości wieńcowe to także obdarowanie wieńcami i koszami dożynkowymi. Przedstawiciele poszczególnych sołectw tradycyjnie zaprezentowali piękne wieńce z kłosów zbóż i polnych kwiatów oraz udekorowane kosze wypełnione po brzegi owocami, warzywami oraz tegorocznymi zbiorami. Przede wszystkim chleb, nasz polski chleb z Łaskiej piekarni, wino i owoce, warzywa z produktów też również ekologiczne od pani Mrowińskiej i od nas tutaj wszystkich po kolei, od pani jednej, Ewy, drugiej, każdy coś tam dołożył, co miał w domu, jakieś owoce, warzywa. Z czarnej porzeczki miałyśmy konfitury, bardzo dobre, bardzo aromatyczna przede wszystkim, bardzo smaczna jest. Soki są pyszne, dżemy są pyszne, naciśnienie dobrze działa. Też nie pada, to jest najważniejsze, jest chłodno, co dla ludzi w marynarkach też jest dobrym rozwiązaniem. Generalnie jest atmosfera bardzo dobra. To jest ogromny wysiłek, ja dziękowałem zwłaszcza kołom gospodyń wiejskich, kołom kobiet, bo żeby czy to kosz, a zwłaszcza te piękne wieńce wykonać, to naprawdę to jest gigantyczny wysiłek, ogrom cierpliwości, krótko mówiąc, benedyktyńska praca. Święto plonów nie mogło obejść się bez występów artystycznych prezentujących ludowe przyśpiewki. Burmistrzu nasz kochany, ratatatata, kadencji udanej, ratatatata, Lipowa się kłania, ratatatata, aż po same kolana. Jeździłeś po naszej drodze, ratatatata, zniszczyłeś se schody, ratatatata, jak drogę pobudujesz, ratatatata, to nowego nie zrujnujesz. Na scenie pojawili się podopieczni Łaskiego Domu Kultury, jego filii w Kolumnie oraz dzieci z niepublicznej szkoły podstawowej we Wrzeszczewicach. Gastronomiczne kusiły wyjątkowo pysznym zapachem i wyglądem. Panie sprezentowały regionalne dania oraz tradycyjne wypieki. Upiekły te ciasta mamy ze szkoły niepublicznej we Wrzeszczewicach
i cały dochód ze sprzedaży tego ciasta idzie dla naszych dzieci, które się uczą w naszej niepublicznej szkole podstawowej. Lemoniada idealnie pasuje również stoisko obok naszych koleżanek, które serwują pyszne leczo, pyszny bigos. Panie z koła gospodyń aktywnych z Łopatek wzbudzały zainteresowanie oryginalnymi strojami własnego projektu. To był nasz pomysł, szukałyśmy, oglądałyśmy różne projekty i takie nam się spodobały. A nie ukrywam, że finansowane to było z pieniążków, które teraz dostają koła gospody. Działamy wspólnie i chcemy się jak najwięcej udzielać i pokazywać też. Myślę, że to jest taki dobry moment, żeby spotkać się razem, wtedy mamy czas dla siebie, ubieramy się ładnie, tak? Najmłodsi mogli liczyć na wiele atrakcji, m.in. wesołe miasteczka z karuzelami i dmuchanymi zjeżdżalniami. Wieczorem publiczność bawiła się przy rytmach muzyki tanecznej. Na tegoroczne Święto Plonów przybyło wielu gości z całej gminy i regionu. Jest to duże wydarzenie dla rolników, którzy co roku z zaangażowaniem przygotowują się do tej uroczystości, a same dożynki są uhonorowaniem ich całorocznej pracy.